Cześć, nazywam się Robert Obst. Gram na pozycji środkowego pomocnika w Suwalskich Wigrach i dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na Wasze pytania. Zaczynamy. Czy mógłbyś pozdrowić Dawida Dubińskiego, dla którego jesteś przykładem do naśladowania? Tak, na początku chciałbym podziękować w ogóle i bardzo miło słyszeć takie słowa, że jesteś dla kogoś przykładem w tak młodym wieku. Bardzo serdecznie go pozdrawiam oczywiście i mam nadzieję, że dalej będzie się na mnie wzorował i zajdzie jak najwyżej w swojej przygodzie z piłką. Jak się czujesz w Wigrach? Na jakiej pozycji grałeś? Czy masz wybrankę swojego serca? Czy pozdrowisz? Czy mógłbyś wziąć Krzysztofa Sztukowskiego na następny film? Wigry są moją drugą drużyną, a pierwszą w pierwszej lidze. W klubie czuję się dobrze. Nie będę tutaj nic dodawał. Na jakiej gram pozycji? No tak jak mówię, środkowy pomocnik, ewentualnie środek obrony. Na tych dwóch pozycjach czuję się najlepiej. Czy masz wybrankę swojego serca? Tak, mam dziewczynę, którą pozdrawiam, bardzo ją kocham. I czy mógłbyś wziąć Krzysztofa Sztukowskiego? Przekonamy się na końcu, kogo nominuję do następnego odcinka. Jak się czujesz w Suwałkach? Ile będziesz lat grał w Wigrach? I jak myślisz, czy Wigry wygrają z Pogonią Siedlce? Pozdrawiam, pozdrów i jak myślisz, jaki klub będzie grał w finale Ligi Mistrzów tegorocznej? Jak się czuję w Suwałkach? No, miasto dosyć małe, jestem przyzwyczajony do większych, ale jest spokojne, to też mi się podoba. Jeżeli ktoś lubi spokój, to mogę polecić to miasto. Niestety troszkę się tu nudzę, ale są zajęcia, które mi to umilają tutaj czas i na pewno nie będę nikogo zniechęcał, a wręcz polecę na odpoczynek w lato jak najbardziej tutaj przyjechać. Ile będzie lat grał w Wigrach? Moje wypożyczenie kończy się po tym sezonie. Mam umowę ważną z Pogonią i najprawdopodobniej tam wrócę po zakończeniu tych rozgrywek. Jak myślisz, czy Wigry wygrają? Tylko o tym myślimy, tylko zwycięstwo. 3 punkty staramy się zdobyć w każdym meczu. I co? I to chyba tyle. Jak myślisz, który klub? Nie mam żadnego swojego ulubionego klubu, żebym kibicował tak, jak każdy ma, tak jakby jest fanem jakiegoś klubu. Ja lubię FC Barcelonę. Przez schemat jej gry i dlatego temu klubowi będę kibicował najmocniej. Czy zamierzasz przedłużyć wypożyczenie? Co w dzieciństwie lubiłeś robić oprócz grania w nogę? Pozdro. Czy zamierzam przedłużyć? Z tego co wiem, jest taki przepis, że na wypożyczeniu można być tylko rok w jednym klubie, więc no niestety nie będę mógł tutaj zostać. W dzieciństwie jestem jeszcze z tego pokolenia, że lubiłem spędzać czas na dworzu i naprawdę, czy to między garażami, zabawy w chowanego, w podchody, nie było jeszcze wtedy, były początki jakichś takich nowszych komputerów, a jakoś mnie to nie kręciło i ja cały swój wolny czas spędzałem na świeżym powietrzu. Na jakiej pozycji zaczynałeś grać w piłkę? W jakim klubie zacząłeś grę w piłkę? Jak ci się mieszka w Suwałkach? Pozdrowisz. Pozycja. Od zawsze grałem na środku pomocy. No tak jak mówię, ze względu na wzrost i jakieś tam charakterystyczne rzeczy, które zostały jakoś od początku we mnie zakodowane, mogę grać też na stoperze. No tak jak mówię, są to dwie pozycje, które mi najbardziej odpowiadają. I tego chyba się będę trzymał już do końca swojej przygody. W jakim klubie? No tak jak mówię, jestem wychowankiem Pogoni Szczecin. To jest mój macierzysty klub. Tam wszystkiego się nauczyłem i tak jakby będę zawsze dążył do tego, żeby tam wrócić, bo tam mnie kibice pamiętają.
Jak ci się mieszka w Suwałkach? Wspomniałem już wcześniej, że jest to fajna, mała miejscowość dla spokojnych ludzi, dla spokojnych, naprawdę. No i to na tym zakończmy. Pozdrowisz, pozdrawiam bardzo serdecznie oczywiście każdego, który miał ochotę i zadał te pytania, żebym dzisiaj na nie odpowiedział. Czy po powrocie do Szczecina będziesz chciał transferu do Suwałk? No tak jak już wcześniej wspomniałem, niestety nie będzie to możliwe. Chyba że rozwiązałbym kontrakt z Pogonią, czego bardzo nie chcę, i wtedy mógłbym się związać z dowolnym klubem, który chciałby mnie zatrudnić. Czy energia fotonu promieniowania widzialnego zależy od barw światła? Z tego co wiem, co zależy, ale nie powiem wam dokładnie, na jakich zasadach to działa, gdyż nie jestem fizykiem. Widzisz siebie w Ekstraklasie? Ja siebie widzę, oczywiście. Zagrałem już parę meczy. Udało mi się nawet strzelić bramkę, więc jak najbardziej czuję się na siłach, żeby występować tam najbliżej w następnym sezonie. Ile miałeś lat, jak byłeś mały? Wiem, kto zadawał to pytanie. I mogę odpowiedzieć tak, że miałem tyle lat, co ty wtedy. Kiedy Robert Obst? Jestem dzisiaj. Dziękuję i pozdrawiam. Podobają ci się Suwałki? Pozdrowisz Patryka i mnie. Trzeci raz nie będę odpowiadał na to samo pytanie, ale powiem, że Suwałki są małym, fajnym miastem. Czy pozdrowię? Pozdrowię Patryka i oczywiście ciebie bardzo. Czy masz jakieś marzenie? Myślę, że każdy człowiek ma marzenia i po to żyjemy, żeby je spełniać. Są też, możemy to rozróżnić na marzenia i cele, tak jakby. Cele stawia sobie każdy człowiek i powoli je spełnia oraz nie. No, zależy, jak mocno jesteś w to zaangażowany. A marzenia są po to, żeby dążyć do tego, żeby robić to, co się lubi, bo każdy na pewno ma jakiś swój cel, który robi ten krok do spełnienia marzenia. Kiedy zawitasz do Ełku? Jutro będę, więc w razie czego proszę się kontaktować, chętnie się zobaczę. Jak ci się gra w Wigrach? Jak ci się podobają pogodne Suwałki? Wigry. No, zaczęło się od tego, że na początku było nas mało. Naprawdę zaczynaliśmy pierwsze treningi w 12-13 osób, bo jak każdy zainteresowany wie, zespół był budowany od początku. Ale jest zbudowany bardzo dobrze. Są dobrzy zawodnicy, tworzymy kolektyw. Nic tylko udowadniać na boisku i mam nadzieję, że było to już widać w pierwszej części sezonu, i tak jak zaczniemy drugą, każdy zobaczy, że Wigry to fajna drużyna. No i jak podobają ci się te pogodne Suwałki? Patrząc na pogodę teraz, to mi się nie podobają. Ciężko trenować nawet, ale jeżeli chodzi o pogodę w tym letnim okresie, to bardzo przyjemnie, dużo jezior, dużo fajnych terenów do pozwiedzania. Czy lubisz Suwałki, czy pozdrowisz Oliwiera Karłowicza? Lubię Suwałki, naprawdę. Pomimo tego właśnie, jak już wcześniej mówiłem. I bardzo pozdrawiam Oliwiera. Jak się gra w Wigrach? Pytanie 16. No tak jak przed chwilką właśnie powiedziałem, że Wigry to bardzo fajny zespół. Bardzo fajni zawodnicy. Nic tylko udowodnić to w najbliższym meczu na Łęcznej. Dziękuję i do następnego odcinka chciałbym nominować naszego bramkarza Krzysztofa Sztukowskiego.